W świecie One Punch Mana istnieje wiele potężnych zagrożeń dla ludzkości, od tych, które mogą w jednej chwili zmiażdżyć budynki i wprowadzić chaos, aż po te zdolne niszczyć miasta, czy nawet zagrozić istnieniu całej ludzkości. Na szczęście po czasie powstało też stowarzyszenie bohaterów zrzeszające wielu śmiałków, gotowych zaryzykować swoje życie dla dobra innych. Jednak kto by pomyślał, że taka ważna organizacja powstanie dzięki wysiłkom niewyróżniającego się człowieka, który mimo, że mógł zignorować nieznanego sobie brzdąca, to zamiast tego postanowił zaryzykować swoje życie i stawić czoło ponad dwumetrowemu potworowi. Co doprowadziło do tego, że dzieciak podzielił się tą historią z dziadkiem, który następnie zdecydował się ufundować zarówno ze swoich pieniędzy, jak i darowizn Stowarzyszenie Bohaterów. Oczywiście tym, kto uratował dzieciaka, był nikt inny jak Saitama, który od tego momentu chciał jeszcze bardziej niż w przeszłości zostać bohaterem, który zdolny będzie pokonywać silnych przeciwników jednym ciosem. W tym celu rozpoczyna swój intensywny trening, który z czasem znacznie zwiększa jego możliwości, a także doprowadza go do utraty wszystkich włosów, a przynajmniej tak stwierdza Saitama. Mniej więcej 3 lata po treningu zaczęło doskwierać mu znudzenie oraz przygnębienie, ponieważ jego siła była już tak duża, że nawet najsilniejsi przeciwnicy nie stanowili dla niego najmniejszego wyzwania. Co wkrótce odbiło się na tym, że przestał on traktować swoją funkcję bohatera na poważnie, nie czerpiąc już radości z walki, jednak wciąż pokonywał niezliczone ilości wrogów, których spotykał na swojej drodze. Saitama jest tytułowym One Punch Manem, którego siła jest tak ogromna, że większość ludzi nie jest w stanie uwierzyć w dokonania Saitamy, i to nawet jeżeli stoją tuż obok niego. Bardzo dobrze było to widoczne, gdy walczył on z królem głębin, którego pokonał jednym uderzeniem. Wówczas przypadkowy Bachor wysnuł teorię, że skoro potwór został pokonany jednym ciosem, to był on po prostu słaby i wszyscy bohaterowie, którzy z nim dotychczas walczyli, również nie byli silni. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że chłopak bardzo się mylił, ponieważ z królem głębin walczyło wówczas kilku bohaterów klasy S i może zajmowali oni dolne pozycje tej rangi, ale wciąż byli to jedni z najsilniejszych bohaterów. Saitama uratował tę sytuację, kłamiąc, że tak naprawdę jedynie dobił przeciwnika, którego pozostali bohaterowie osłabili, a co ciekawe, ludziom było już znacznie łatwiej uwierzyć w taką wersję wydarzeń. Mimo że One Punch Man nie potrafi latać ani nie posiada innych zróżnicowanych supermocy, to jego zdolności fizyczne oraz odporności w pełni rekompensują mu wszystkie inne braki. Niestety samo określenie prawdziwej siły Saitamy nie jest już takie proste, ponieważ wielokrotnie powstrzymuje on pełnię swoich możliwości, jednak wciąż na podstawie jego dokonań można ocenić minimalny pułap jego prawdziwej siły. Powiedziałem już, że Saitama potrafi pokonywać bez trudu wiele potężnych istot, ale nie dodałem, że część potworów, z którymi się mierzy, jest na tyle odporna, że kula z pistoletu bądź karabinu nie wyrządzi im żadnej krzywdy, a uważam tak po tym, że znaczna część istot zwyczajnie przebija się swoim ciałem przez budynki i to takie, które nierzadko są oszklone lub posiadają bardzo grube ściany. Przecież gdyby ich ciała nie były odpowiednio utwardzone, to kawałki szkła czy też gruzu mogłyby utkwić w ciałach tych potworów, a tymczasem nic takiego nie ma miejsca. Jednak jeżeli was to nie przekonuje, to warto wspomnieć o człowieku, który zmienił się w zmutowanego ponad 200-metrowego kolosa. A ponieważ był on w stanie bez trudu i najmniejszego bólu miażdżyć wiele budynków, czy gołymi pięściami stworzyć krater, którego głębokość mogła przekraczać jego wzrost, zaś po stworzeniu tej wyrwy w ziemi jego ręce wciąż nie wydawały się ranne, a to tylko potwierdza, jak wytrzymałe ciało ten gigant posiadał. Chociaż ciężko powiedzieć jednoznacznie, jaką miał masę, tak myślę, że spokojnie możemy założyć, że jego waga musiała przekraczać kilkaset ton, a zatem co najmniej kilku dorosłych wielorybów. A mówię o tym wszystkim dlatego, że Saitama od niechcenia powalił go jednym swoim ciosem, miażdżąc mu przy tym szczękę i prawdopodobnie uśmiercając giganta, wywołując u niego wstrząs mózgu. Jednak to wciąż tylko wstęp do tego, do czego tak naprawdę Saitama jest zdolny, ponieważ już sama fala uderzeniowa jego ciosu była w stanie rozdzielić wzgórze, a idąc dalej był w stanie przebić się przez cały meteoryt, rozbijając go na kawałki. Natomiast największy pokaz siły One Punch Mana ma miejsce podczas walki z niezwykle wytrzymałym najeźdźcem z kosmosu, czyli Lordem Borosem, który już w pojedynkę był zagrożeniem dla całego gatunku ludzkiego. Lord Boros przy użyciu całej skumulowanej w sobie energii był w stanie wystrzelić promień energetyczny, zdolny zniszczyć powierzchnię planety, a zatem zniszczyć życie na Ziemi, a może nawet jego siła była wystarczająca, żeby unicestwić lub poważnie uszkodzić planetę, ale to już niestety tylko domysł. W każdym razie Saitama odparł ten atak, zaś fala uderzeniowa jego ciosu
rozdzieliła chmury na ogromnym obszarze planety. Boros jednak na koniec zdał sobie sprawę, że Saitama wciąż nie brał tej walki na poważnie i nie dał z siebie wszystkiego, wciąż skrywając prawdziwy potencjał najsilniejszego bohatera. Pokazuje to również, że absolutnym minimum One Punch Mana jest możliwość zniszczenia całej planety. Saitama walczy głównie przy użyciu swoich pięści, ale podczas gdy został wyrzucony na księżyc, udowodnił również, że jego nogi mogą być równie zabójcze, kiedy to odbił się od powierzchni księżyca, wracając w kilka chwil do miejsca, z którego został wyrzucony. Mówiąc o tym, nie można nie wspomnieć, że powrót na Ziemię z księżyca wymagał od najsilniejszego bohatera ogromnej precyzji, kontroli, wytrzymałości, a także refleksu. Oczywiście za ogromną siłą One Punch Mana idzie też niesamowita szybkość, co widać chociażby podczas niektórych jego ataków, które mogą składać się nawet z kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset wyprowadzonych ciosów. Również w tym aspekcie nie było nikogo, kto mógłby go przewyższyć, co udowodnił już podczas biegu na 1,5 kilometra, który ukończył w mgnieniu oka. Również podczas walki potrafi być całkowicie nieuchwytny, przeskakując zwyczajnie z nogi na nogę, co z jego zdolnościami tworzy niezliczone ilości powidoków. Prędkość, jaką osiąga, jest tak wysoka, że nawet Genos ze swoimi systemami celowniczymi miał bardzo duże trudności z namierzeniem Saitamy. Jednak nie jest to tylko bezmyślna prędkość, ponieważ Saitama ma pełną kontrolę nad swoją szybkością i siłą, a najlepiej to chyba widać, jak podczas egzaminu na bohatera bezbłędnie trafiał w krety na maszynie, nie niszcząc jej przy tym. Jednak tak naprawdę Saitama nie musi robić uników, ponieważ jego wytrzymałość wcale nie odbiega od jego siły. W końcu mógł przelecieć przez cały budynek, a ostatecznie nie odniósł z tego powodu najmniejszych ran, a także gdy został uderzony przez Króla Głębin, jego głowa tylko nieznacznie się odchyliła. Chociaż zdaje się dosyć często unikać ataków przeciwników z bronią, to wydaje się, że nie ma ku temu prawdziwego powodu. Ponieważ był w stanie zębami roztrzaskać miecz na kawałki, przebić się przez meteoryt, a także jego ciało zniosło wiele różnic ciśnień czy temperatur, co widać, kiedy został kopnięty na księżyc przez Borosa. Jednak nie tylko z różnicy temperatur czy jakichkolwiek uderzeń Borosa nie doznał obrażeń, ale także w przestrzeni kosmicznej miał otwarte usta, a nawet wstrzymywał oddech, co normalnie skończyłoby się śmiercią, ponieważ pozostałe w płucach powietrze rozszerzyłoby się i w konsekwencji rozsadziło mu płuca. Chociaż mogę się mylić, to scena ta wydaje się na tyle widoczna, że wątpię, żeby był to błąd i zwyczajnie uważam, że próżnia, ciśnienie, a także wysoka czy niska temperatura oraz promieniowanie kosmiczne zwyczajnie nie mają wpływu na Saitamę, zaś z jego dosyć gwałtownej reakcji podejrzewam, że mógłby końcowo udusić się, jeżeli pozostałby zbyt długo na księżycu. Mimo że Saitama jest tak potężny, to większość jego ataków nie jest oparta ani na technice, ani na stylu walki i dlatego też nie wspomniałem o różnicy między poważnymi ciosami i normalnymi, ponieważ w moim odczuciu jest to tylko wyłącznie kwestia nazewnictwa oraz tego, ile siły Saitama wkłada w swoje uderzenie. Po prostu mam na myśli, że żaden z jego ataków nie wymaga aktywacji, a nazewnictwo to określa tylko, czy jest sfrustrowany albo uważa, że przeciwnik jest silniejszy niż zakładał. Przecież gdyby nie jego niesamowita kontrola siły i prędkości, to One Punch Man byłby chodzącą katastrofą, a zwykłych ludzi, których zamierzałby ogłuszyć, mógłby zamienić w mokrą plamę. Pozostaje też pytanie, czy Saitama posiada jakieś słabe strony, bo dotychczas widzieliśmy tylko, że może się przejeść oraz że niektórzy są w stanie pokonać go w różnych grach niewymagających siły, jak na przykład gry wideo czy gra w kamień, papier, nożyce. Ostatecznie ciężko jednak powiedzieć, gdzie jest limit mocy Saitamy i czy on sam ostatecznie wie, co by się stało, gdyby poszedł na całość. A po słowach Genosa możemy także podejrzewać, że Saitama sam tak naprawdę nie wie, w jaki sposób zyskał swoją moc. W końcu trening polegający na setce przysiadów i pompek każdego dnia oraz biegami na 10 km, a także unikaniem klimatyzacji, wydaje się dosyć nieprawdopodobny, żeby uczynić ze zwykłego człowieka pretendenta do niszczyciela światów. I to na dzisiaj już wszystko. Proszę napiszcie, jaki waszym zdaniem może być inny powód, przez który Saitama stał się tak potężny, oraz powiedzcie, czy chcecie więcej materiałów z tej serii, a także czy następnym razem przedstawić więcej rzeczy z mangi. To do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.